Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Cześć, i dzisiaj jesteśmy sobie na warmińsko-mazurskim. Jak widzicie, jadę sobie New Hollandem. Jadę sobie New Hollandem z przyczepą, z turem, z widłami. Do sklepu jadę sobie kupić nawozy, siew i opryski. Troszeczkę się przeziębiłem, więc jakieś zmiany w głosie by były, więc sorry. No i od czasu No do czasu. ja tak samo jestem chory. No, ale ja nie jestem chyba aż tak mocno, więc od czasu do czasu, jak będę pociągał nosem, to z góry przepraszam. No, i jedziemy sobie na sklep i dzisiaj w tym odcinku będziemy kupować dużo rzeczy. No, ale ile czego, to zobaczycie zaraz. Dobra, skręcamy tu, pyk, cyk. Dobra, pyk. Jak widzicie, jadę tym metaltechem, bo na tą małą się obawiałem, że mi może nie wejść, bo nowe pole kupiłem i trochę więcej będzie trzeba tego wszystkiego kupić. Ale tak, wpierw Ctrl B. O, 20 koła myślę, że wystarczy na to. I tak, zaczniemy sobie od oprysku. Ile to już jest? 3000, 4, 5. No dobra, tyle oprysku myślę, że starczy. I to trzeba teraz załadować. Bo jestem ciekaw, czy widły mam dobrze dopasowane. Czy będę musiał zwężać. Widzicie, ta szóstka trochę brudna, ale dopiero żniwa zakończyłem. Słomę woziła, woziła zboże. I tak to jest. Otwarte zaczaski. A jeszcze ma słomę do zbierania, nie? No i doprasowania jeszcze. Dobra, tu wciskamy to i wciskamy to. Dobra. Teraz już powinno się ładnie nabijać. No, tamto nowe pole, co miałem, kupiłem to, sprasowałem. Słaba ziemia tam ogólnie. Tam był jęczmień. To tamto mam sprasowane. Jedną przyczepę z jęczmienia wziąłem do siebie, do domu. A resztę najprawdopodobniej będę sprzedawał i... No, a resztę to ode mnie z pszenicy będę brał słomy, najprawdopodobniej. Jeszcze może coś się sprzeda z tej pszenicy, zobaczymy. O, tak. Dobra. Pyk. Tylko jeszcze trochę poprawy tutaj nadrzucimy. Dobra, pyk. Pyk, pyk, normalnie. Tak, se podjedziemy. O, cię babka. Żebym kolcem przebił normalnie. Beczkę. Dobra. Beczki po 1300 litrów. Amistar Extra. Nie wiem, na co nawet on tak jest w realu służy. Ale no, niech będzie sobie oprysk. Może na chwasty jakieś, albo to jest do karmienia. Spuszczamy paletkę. Ogólnie wygodniej się chyba ładuje tymi widłami od balotów z CSZS-y niż tymi od palet. Sobie klikasz ładnie V i sobie chwytasz te widły, tak jakby się blokuje. Nie wiem, blokować się nie blokuje, ale No. fajnie to tak się ładuje. Ile ich mam? 7 tych baniaków mam. No, to całą przyczepkę to mało bym sobie załadował baniakami. Puszczamy, trochę z kabiny poładujemy. No, łapeczkę w górę możecie zostawić i suba, jeżeli nie subskrybujecie. Tak już żebranko na początku. Przy początku. No, jeszcze zaraz nawozy zakupię. No, trochę odcinek taki inny, można powiedzieć. Ale coś innego od czasu do czasu może być. Kurde, jeszcze mnie katar złapał. Ogólnie dzisiaj mamy niedzielę, ten odcinek też właśnie powinniście w niedzielę dostać. Od rana usiedliśmy, znaczy od rana. Kie rano, późne rano to jest już. Mam parę za 20:10, nie? No. To nie jest takie wczesne rano, ale... No, nagrać musimy, bo wczoraj jakoś tak nagraliśmy sobie, ale ja sobie kosiłem, to stwierdziłem, że nie będę jeszcze jednego odcinka robił z koszenia, chciałem sobie wszystko wykosić i nawet i tak nie zdążyłem. Zaś wieczorem chciałem nagrać, ale
tam wyszły takie okoliczności, że nie udało mi się po prostu. No, tak. No. I tak to już jest. Teraz wam nagram. Może wyrenderuję, zobaczę, czy jeszcze będę szedł dzisiaj do kościoła, ale raczej tak. Choć przeziębiony jestem. Zobaczymy. Coś się buguje, ta beczka. No patrzcie, co się stało. Widzicie to, co się dzieje? No widzieliście to? To rusza się? No nie, na widłach epilepsji dostała. Aha. I mi prawie dwie beczki zrzuciła, nie? Z przyczepy. Ja nie mogę. Teraz chwila skupienia normalnie. Git. No tu się ta obaliła, Boże, żeby się nie wylało, to bo szkoda. Złapiemy sobie ją. Ej, a wiesz ile jest dotacji na buraki? No ile? Ponad 3,5 koła na ten, na hektar. No widzisz. A na ziemniaki jest chyba 2,5. Mam całą tą rozpiskę na co ile jest dotacji w tym roku. Boże, a na pszenicę? Nie, nie ma, to na zboża ogólnie, nie? To jest chyba 490 zł. Sadzę ziemniaki na pół hektara w tym roku. Matko. Ale nie, bo to od hektara się dopiero zaczyna. Łe, ale gówno. Ten dodatek. To gówno takie. Czemu? No No. jak ktoś ma na przykład 2 hektary pyrek, albo na przykład buraka, to ma 4000. Nie, co ja mam więcej. 7000 ma. Grubo. Miki tam sobie sieje, już rzepak. Teraz już sieje Łubin. A, teraz Łubin sieje, a on się na wiosnę sieje chyba, ale chuj. Dobra, teraz Big Bagi trzeba zacząć ładować. Dobra. Nie no, ja muszę teraz siać, bo ja zaś się nie wyrobię. Matko boska, jak to krzywo jest poładowane, tak to ładnie prosto by było, tylko że ten... Bo sąsiad pewno se kupi silnik w tym roku nowy i co? Raczej nie. Tak, to kupimy. Ile tego nawozu? Nawozu nie za dużo, bo zawsze mi zostawało tego nawozu. I tak właśnie ten za dużo nawozu i tak w tym roku nie będę siał. Fuck, 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 fuck. Jedyne co to pod kukurydzę raczej. Tak to opryskiwacz pójdzie. Dobra, cyk, cyk. No i chuj. Aha, bo to tak było. Dobra, nevermind. Dobra. Widzicie, ładnie dwa bagi sobie biorę. Tylko nie prze... Nie no, głupi. A, ciul. Postawimy tak. No nie, kurde, no te Big Bagi to jest masakra coś, nie? No wam ludzie powiem, że ciężko jest po prostu je ogarnąć. Też taka zamuła, coś na tym odcinku, coś mało mówię, ale może i to lepiej. Czekajcie sobie, aby fotkę se strzelę. Dobra, ładny pyk. Ale kurde, sesja zdjęciowa na pełnej. Chociaż będę tam pewnie ciężko w miniaturkę wsadzić, bo zapomniałem, żeby sobie, że tak powiem, miejsce z boku zostawić, no ale ciul. No jest. Ty To Miki, tam mordeczko. Ej, za rok jest agro masz. Znaczy za rok, za tydzień. No, W niedzielę. 8 października. 7.
7. Do 7 października. 8 to masz poniedziałek, pajacu. To co mam? Poniedziałek. No, to będzie drugi agromarz szkolny. Boże. Nie, Miki będzie sprzątał ten po agromarzu. No. No. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest agromarz, to takie targi tutaj u nas. Okoliczne. No, nie firma. Firma też, ale... Ale nie, czy na agromarszu kiedyś był agromarz. To chyba był. Nie wiem, właśnie, chyba nie. Właśnie nie wiem, czy z agrorami przywozili agromarsza tu. No nas. Dobra, i siew trzeba jeszcze kupić jakiś. Duży wybór. Kupimy takiego jednego baga. Potem kupimy jeszcze sobie na paletach resztę kupimy. Jakiś. O, sąsiad we mnie się bawi. Ale nie, bo ja w workach małych tych. Wiesz? Te worchy to tam. Ja tam lubię, tak wiesz. Cyk, woreczek, ładnie się odrywa, potem jest z czym piecu palić. No, cyk, ładnie na palecie, a nie tymi big bagami, serami, kurde. Bo nawóz to już gorzej, bo nawóz robią w tych 50-kilowych workach, a tutaj ładnie 25 kilo to sobie bierzesz kulturalnie. A w 25 kilo, a nie 30? 25. Nie wiem jak tam u ciebie. Łodźcie babka, żebym worek rościł. No i akurat mi to wejdzie wszystko na przyczepkę. To dobrze, że wziąłem tą dużą. Dobra, cyk, odstawiamy. Elegancko. O nie, na joystick. Ej, i teraz się w łubinu idzie mniej. Bo jak tam miałem zasiane 3 hektary rzepaku już, nie? To miałem ponad pół siewnika mi zeszła. To jest 70% dopiero. Ci mówię, dmuchawę nie przestawiłeś. No. I dmuchało ci tak mocno jak na soję. A to jest cięższe no, ziarenko. No, jak na kukurydzę. No. Dobra. Załadowane elegancko. Zobaczę jeszcze, aby ile mamy minut. Zobaczę, ile mamy minut. 12, no to w sumie nie ma co tu zbytnio już przedłużać. Ja wam dziękuję za oglądanie. Taki krótki odcinek? No 12 minut i tak. Zresztą nikt tego nie obejrzy. A to jak mówisz, że ten to trochę dłużej zrobię, tu przejazd do domu jeszcze nagram. A katar masakra, muszę za rano wymuchać. Gardło mnie boli, kurde. Jak cały czas napierdziela na tym odcinku tym gardłem, to masakra. Jeszcze jak właśnie chore. Właśnie chore. No dokładnie. Chyba chore. Się tak myślę, bo mnie boli. Boli mnie gardełko. Boli jak dotykam. No. Lecimy na chatę. No rozładunku już raczej nie będę nagrywał, bo nie ma co tu przedłużać zbytnio. A, zostawi na przyczepie na pewno. Nie, bo przecież muszę mieć coś do zbierania słomy, bo to mało bym się zajeździł. Z okrągłymi to tam to dużo nie masz. Nie no, trochę jest. Około 6 hektarów. A dojeżdżenia daleko. Bo ten na skup do domu to ci mówię. Coś głowa boli. Aj, masakra, ludzie, masakra, mam powiem. Ma rudzi na tym odcinku, że... No właśnie, że... Ja mam antybiotyk i nie ma rudze. No bo tobie pewno dali coś na uspokojenie tam, tym antybiotyku. O, dali. No. Tam sąsiad mój rzepak wschodzi. Co? Mój rzepak już tam wschodzi. Nie, jeszcze nie. Kurwa. Matko i co? No, mandacik był. I ile? 500? 750? 1200 pewnie, nie? 750 chyba. Boże, to mi za... też wzięło. Co? Też wzięło. Ile ci wzięło?
750 na minusie jestem. Boże, półtora koła. Albo 750, bo nawet nie wiem ile miałem na koncie w sumie. No Tak, mi nie. wzięło 750 i tobie, to tobie też tyle wzięło. No możliwe, nie? Mi się wydaje, że miałem na koncie tyle ile mam. A pisało 750 jak ten. Wyskoczyło mi powiadomienie, że mandat. Ej, zapomniałem, że fotoradar. Boże, ciągnikiem dostać na fotoradarze mandat. No super, kurde, nie? No dobra, nieważne. Tu widzicie Valtra z presą. W następnym odcinku raczej prasowanie będzie. No, trzeba tym tu wjechać ładnie do tyłu. No dobra, ludzie, ja to sobie rozładowywał, a wy zostawcie łapkę w górę, komentarzyk jakiś możecie napisać. Możecie napisać hashtag pusta przyczepa. Lajka zostawić, subika, jeżeli nie subskrybujecie, no i komentarze. No i trzymajcie się do kolejnej. Na razie, cześć. Cześć.